Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Abraham. Słuchajcie, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania bitewkę na chyba znanym dla wszystkich czołgu, a mianowicie czołgu ciężkim, radzieckim, 5 poziomu KW-1. Bitewkę tę rozegrał i przesłał mi Killer 19007. Bitewka na mapie linia Siegfrieda, bitwa standardowa i tutaj kolega kieruje się do miasta. Jak widzimy, losowanie bardzo dobre, bo jest on jedną z licznych piątek, a reszta to trójki i nieliczne czwórki. Tutaj podjazd na środek miasta. Ding, auto aim niestety nie wtrafia. I chować tutaj za budynek. Sorki teraz za to, ale muszę tutaj zmniejszyć troszkę. Oj, eksperymental niestety nie spenetrowany. Nie przybiliśmy go, teraz tutaj KW-1. Tutaj trzeba było sobie skrapa zrobić, ale już. Skoro tak się decydował, killer wyjeżdża się. Jest oj, eksperymental, teraz złoto będzie. Pierwszy pocisk, nie wiem jakim cudem, dlaczego on nie trafił. Ale oj, nas przebija. Zabija nam dowódcę. Tutaj korzystając z chwili przerwy, chciałbym powiedzieć, że ten film będzie jakby pierwszym odcinkiem nowej serii, a mianowicie widzowie pokazują. Tak wasze bitwy to według mnie brzydko brzmi i wygląda, więc wymyśliłem nazwę po prostu widzowie pokazują. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Piszcie w komentarzach, czy taka może być seria, czy nie wiem, nazwalibyście ją jakoś inaczej. A tu oj, pięknie wyjeżdża do nas eksperymental, oczywiście wyjeżdża pięknie do nas bokiem. Drugi strzał już wchodzi. Tu można było już chyba za peków strzelać, ale skoro były kredyty, to czemu nie? Teraz tutaj BDR pocelowany w cycek. Niestety nie, jakim trybem znowu nie trafia. Nie wiem, gdzie podział się ten pocisk. BDR się chowa. I stan bitwy to 6-6. Bitwa bardzo wyrównana. Jak widzimy tutaj nasi lewą flankę ostro przycisnęli, a miasto jakoś tam sobie radzi. Tutaj KW-1, nie wiem co ona robi, ale od tyłu jedzie. Tyłkiem do nas, więc darmowy damage, już pierwszy kill. Tutaj chyba artyleria nam od tyłu walnęła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj przerzucenie się na zwykłe pociski. Nasz goldowych jest mało i nie ma co ich marnować. Nasi tutaj wykryli artylerię. 7-8 dla przeciwników. I czekam tutaj na oj eksperymental. Jest. Tutaj niestety się nie przebijamy z APK. On przejeżdża dalej na B1. To był strzał chyba z HEK. Według mnie trochę głupi pomysł, bo z HEK do B1 nie ma co strzelać. Ale w tych niższych tierach. Jest BDR od tyłu. Pierwszy strzał, detrak. Ostatni pocisk złoty nam został. Pod wieżę pocelowane pięknie. Teraz już APK-i. Drugi strzał wchodzi. I trzeci również. Drugi frag już na koncie killera. Tutaj wyjeżdża nam oj eksperymental. Pierwszy strzał bardzo fajnie wchodzi. A ten czołg ma oczywiście na 85. On ma do wyboru, można założyć tutaj 120 haubicę albo 85. Tutaj killer założył 85 i na niej ma 160 średnich uszkodzeń i 120 penetracji na zwykłych i na goldowych 161 penetracji. Kolejny frag, trzeci już. Jedziemy dalej. Jedenaście do 11, stan bitwy. Tutaj przyspieszę kawałeczek.
Jest te 3-4. No tu wiadomo, bez problemu. Przebicie. Czwarty frak już na koncie killera. Zostały dwa niszczyciele u nich i artyleria Su-5. Jak widzimy, ich artyleria tutaj była ostatnio wyspotowana. Teraz jest tutaj od nas z boku. Ona nie trafia. My mamy załadowanego HK. No tutaj bardzo niedobrze, że w gąsienicę trafił. Było trzeba już chwilkę pocelować. Wierzy... w armatę i byłoby lepiej, ale na szczęście przynajmniej zatrakował i już drugim strzałem wykończył. Piąty frag już na koncie killera. Tutaj przyspieszam już razy 4. Jedzie szukać tych niszczycieli czołgów. Hajka załadował, nie wiem czemu. O, teraz znowu przerzut na apeki. Jest ten S35CA. I tak na tej skrapie na gąsce będzie nas trzymał przez dłuższy czas. Więc przyspieszam tutaj chwilkę. No zobaczcie, mógłby z HK chociaż walnąć. Może by zadał chociaż trochę damage'a, ale... On nie wali na upartego z apeku w gąsienicę. Jest ich Valentine z tyłu. My wyjeżdżamy, niszczymy S35CA, szósty frag już na koncie killera. I tutaj znowu przyspieszam. Ich Valentine niszczy naszą artę. Ale nasza druga artyleria niszczy go i przechodzimy do screenów końcowych. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewka wpadła MK, Sebastiana, High Caliber i Specjalista. Kilka medali śmieciowych, 1900 prawie uszkodzeń, 1199 bazowego expa i tutaj niestety minus 5000 kredytów. Słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, komentujcie i subskrybujcie kanał oraz porządnie zlejcie swoje rodzeństwo albo rodziców, bo dzisiaj oczywiście jest lany poniedziałek. Do usłyszenia.